Marzysz o pięknych paznokciach, ale nie chcesz marnować czasu i pieniędzy na wizytę u kosmetyczki? Koronkowe paznokcie, diamenty i piękna zebra. Dzisiaj mamy dla Ciebie paznokciowe pomysły do wypróbowania w domu. Do pierwszego pomysłu weź przezroczysty i czarny lakier do paznokci. Weź cienki pędzel i obrysuj czarną ramkę na paznokciu. Pomaluj pasek wokół całego paznokcia. Namaluj kropki. Zrób to samo z paznokciem małego palca. Przyozdób paznokieć środkowego palca takim wzorkiem. Pomaluj pozostałe paznokcie czarnym lakierem. Weź kawałek papieru i nanieś na niego krople czarnego lakieru. Dodaj kilka kropli przezroczystego lakieru. Pomieszaj lakier wykałaczką. Pomaluj przyozdobione paznokcie półprzezroczystą warstwą. Tak łatwo jest stworzyć efekt nylonowych rajstop na paznokciach. Ten tajemniczy design wygląda, jakbyś miała cienką koronkę na paznokciach. Super! Oto kolejny lifehack na manikir, który z łatwością powtórzysz w domu. Weź jasno-niebieski lakier do paznokci. Pomaluj równą warstwę. Potrzebujesz tylko białego lakieru. Stwórz takie zawijasy cienkim pędzelkiem. Nic skomplikowanego, kilka zakrętasów. A teraz najlepsza część. Weź cień do powiek. Wybierz jaskrawe kolory. Nanieś cienie na paznokieć aplikatorem. Żeby kolor był intensywny, nanieś kilka warstw. Strzepnij nadmiar pędzlem. Neonowy manikir wygląda pięknie. I łatwo zrobić go w domu. A teraz potrzebna Ci będzie gazeta i nożyczki. Potnij gazetę na kawałki. Nanieś zmywacz do paznokci na wacik. Odtłuszcz paznokcie. Przyklej kawałek gazety do paznokcia, gdy nadal będzie mokry. Zwilż go zmywaczem. Ostrożnie ściągnij górną warstwę gazety. Literki przenoszą się na paznokieć. Pomaluj je przezroczystym lakierem do paznokci. Do dalszych dekoracji weź różowy lakier do paznokci i pędzelek. Przyozdób dół paznokcia różowymi zawijasami. Używając kawałków gazety, za każdym razem powstanie oryginalny wzór. Literki nigdy się nie powtórzą. Ten manikir nadaje się dla krótkich i długich paznokci. Jest bardzo oryginalny. Do kolejnego pomysłu na nail art weź folię i długopis żelowy. Namaluj na środku diament. Wytnij go. Pomaluj paznokieć bezbarwnym lakierem. Przyklej diament do mokrej warstwy. Poczekaj, aż wyschnie. Teraz pogrub kontury diamentu długopisem żelowym i dorysuj krawędzie. Zrób to samo na drugim paznokciu. Ten diamentowy wzorek wygląda elegancko i bezpretensjonalnie. Tym dłoniom też przyda się stylowy i elegancki manikir. Weź cienki pędzelek oraz czarny, biały i czerwony lakier do paznokci. Pomaluj paznokcie równomierną warstwą czarnego lakieru. Zanurz pędzelek w białej farbie. Namaluj róże. Ten obrazek jest dosyć prosty, bo płatki maluje się bardzo schematycznie. Namaluj nieco mniejszą różę na kolejnym palcu. W ten sposób wzorek będzie o wiele bardziej elegancki. Wylej trochę czerwonego lakieru na jednorazową łyżeczkę. Dolej trochę przezroczystego lakieru do paznokci. Wymieszaj. Pomaluj paznokcie rozcieńczonym czerwonym lakierem. I białe róże robią się szkarłatne. Który kolor tego wzorku podoba Ci się bardziej? Czerwony czy biały? Daj nam znać w komentarzach. Teraz pomaluj paznokcie białym lakierem. Weź wsuwkę i czarny lakier. Zanurz końcówkę wsuwki w lakierze. Zaczynając od krawędzi, zrób poziome paski na paznokciu. To dzika zebra! Wybierz naklejki. Przyozdób paznokieć na palcu serdecznym kwiatkiem. Pomaluj topem. Gotowe! Zwierzęce motywy nie wyjdą przez długi czas z mody, więc Twój pasiasty manikir nadal będzie wyglądał spektakularnie. A teraz pokażemy Ci, co zrobić z dziurkaczem i taśmą dekoracyjną. Przebij taśmę dziurkaczem.
Użyjemy tej dziurki jako szablonu. Pomaluj paznokcie na jeden kolor. Kiedy lakier wyschnie, przyklej do paznokcia taśmę. Nanieś lakier innego koloru na gąbeczkę. Pomaluj dziurki szablonu. Ściągnij taśmę. Powstały równe i kolorowe kółka. Przyozdób je błyskotkami. Zabezpiecz paznokcie przezroczystą warstwą. To jest to! Twój kolorowy manikir przyciągnie 1000 adoratorów. Spróbujesz go zrobić? Do kolejnego lifehacku weź żółty lakier do paznokci. Pomaluj paznokieć serdecznego palca. Przymocuj do niego oko. Pomaluj środkowy paznokieć na żółto i przyklej dwa małe oczka. Narysuj kombinezon pisakiem. Zaznacz brwi i narysuj buzię. Kolorowe, śmieszne minionki rozchmurzą twoich znajomych. Nie bój się eksperymentować i zaraź wszystkich dookoła pozytywnością. Do kolejnego pomysłu weź klej chirurgiczny i lakier do paznokci. Wlej trochę kleju do czystego naczynia. Wlej trochę niebieskiego lakieru do paznokci. Dodaj turkusowy. I trochę ciemniejszego. Dodaj też kilka kropel błękitu. Namaluj plamy wykałaczką. Zanurz paznokieć w kolorowym kleju. Powstaną kolorowe plamy. Gotowe! Sama wypróbuj! Oto kolejny pomysł na ciekawy i kolorowy manikir. Pomaluj paznokcie białym lakierem. Przyozdób paznokcie piórkami przy pomocy pensety. Wybierz inny kolor piórka dla każdego z paznokci. Zabezpiecz je topem. Manikir dla rajskiego ptaszka jest gotowy. Efekt będzie wspaniały. Kolejny lifehack zawiera szpilkę i ołówek. Włóż szpilkę w gumkę ołówka. Przygotuj kawałek szkła, lakier do paznokci i brokat. Wylej kropelki lakieru na szkło. Zanurz w nim główkę szpilki. Namaluj kropeczki i kwiatki. Przyozdób środek kwiatka cekinem. Żeby paznokcie pozostały eleganckie na długi czas, pomaluj je topem. Wyglądają bardzo świeżo. Do następnego pomysłu weź okrągły plastikowy pojemnik. Wylej silikonowy klej na jednej z połówek. Kiedy klej zaschnie, ściągnij go i rozłóż na pokrywce. Powinna powstać półkula. Narysuj kwiatowy motyw na kawałku plastiku. Wytnij go. Dodaj kolejny kawałek plastiku. Pomaluj szablon czarnym lakierem. Upewnij się, że warstwa lakieru jest równomierna. Obtocz w niej silikonową półkulę. Zrób stempel na paznokciu. W efekcie powstał wzorek z mini kwiatkami. Wygląda bardzo porządnie. Przyozdób resztę paznokci kwiatami. Pierwsza zasada klubu stempli to użycie kontrastujących lakierów. Nawet początkujący poradzą sobie z tym wzorkiem. Do następnego pomysłu znów przyda Ci się przezroczysty lakier do paznokci. Pomaluj nim paznokieć. Jeśli chcesz, możesz pomalować wcześniej paznokcie na neutralny kolor. Weź długopis żelowy i narysuj wzorki na paznokciach. My wybraliśmy delikatne kwiaty. Rysowanie długopisem jest o wiele łatwiejsze niż pędzelkiem. Wzorek jest cienki, równy i elegancki. Żeby zabezpieczyć obrazek, pomaluj go topem. Pięknie! Do tego prostego lifehacku weź kolorowe lakiery do paznokci. My wybraliśmy pomarańcz, czerwień i niebieski. Zaczynając od skórki, nanieś 3 kropki na paznokciu. Od dołu rozmasz kropki pędzlem. Żeby manikir wyglądał jeszcze lepiej, zamień kolejność kolorów i wylej niebieski bliżej skórki. Rozciągnij kolory pędzlem. Manikir z gradientem wydłuży paznokcie i nada Twoim dłoniom ładnego, zadbanego wyglądu. Mów co chcesz, ale monochromatyczne paznokcie są nudne. Weź przezroczysty i czarny lakier do paznokci. Pomaluj paznokieć przezroczystym lakierem. Dodaj czarne kropki. Namaluj plamki cienkim pędzelkiem. Świeża warstwa czarnego z łatwością się rozprowadza i zamienia się w różne wzory.
Przozdób paznokcie warstwą brokatowego lakieru. Zabezpiecz je przezroczystym lakierem. Marmurkowe paznokcie są minimalistyczne, ale nadal przyciągną uwagę. Podobno marmur to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Podobały Ci się nasze pomysły na niezwykłe paznokcie? Daj nam znać w komentarzach, który pomysł dzisiaj wykorzystasz. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, urodowych filmików od Trum Trum!